Drugie miejsce zajęli koledzy z Oleśnicy, Akademia Piłkarska Oleśnica. I co tu więcej mówić? Bez straty gola, z największą liczbą strzelonych bramek. A sami przecież wszyscy wiecie. FC Wrocław w Akademii Niebieskiej. Zanim jeszcze nagrodzimy wszystkich zawodników, którzy brali udział w turnieju, mamy zaszczyt nagrodzić najlepszego strzelca turnieju. Tutaj była wyrównana walka, niemniej jednak zawodnik, Olimpik, sztabowa, z siedmioma bramkami wygrywa, Mieliśmy dzisiaj jeszcze klasyfikację takiego najbardziej wyróżniającego się chłopca. Wybierali go spośród wszystkich trenerzy. Może nie jednogłośnie, ale zdecydowanie głos padł na zawodnika FC Wrocław w Akademii Chnat. Akademia Piłkarska Oleśnica. Na was kopki drużyny. Mateusz Sobkowiak. Staś Ciura. Równo stańcie w linii. W linii stańcie. Kacper Zapisz. Szymon Deszcz. Szymek, popatrz. Jestem to za. I prosimy do was Oliwier Burda, Szymon Mietrzyk, Kozioł Łukasz. Dziękuję wszystkim zawodnikom, dziękuję rodzicom, że wytrzymali z nami te kilka godzin. Zapraszamy wszystkich serdecznie do kolejnych turniejów organizowanych przez Olimpik. Powodzenia, do zobaczenia.